Chroniąc się w beczce, zostawiliśmy za nami wszystkie nasze problemy. Przynajmniej tak myśleliśmy, kiedy dostaliśmy się na pokład statku. To był dopiero początek naszych przygód. Jak już mówiłem. Dobra, nie zwracaj na mnie uwagi. Myślałem, że to ja opowiadam tę historię. A moja kolej? Jeżeli naprawdę musisz... Myśleliśmy, że byliśmy bezpieczni, ale odkrył nas pewien marynarz. Błagaliśmy go, ale to był trudny facet i nic nie wskuraliśmy. Zamknięto nas pod pokładem. Nie było nadziei na ucieczkę. Sytuacja była beznadziejna. Ale nie ma pokonanych, póki piłka w grze. Więc wymyśliłem pewien plan. Hej, Tulio! Skąd wziąłeś to powiedzenie? Och, mama mi je powtarzała za każdym razem, gdy wywalali mnie ze szkoły. Wiem już więc, dlaczego nie nauczyłeś się żadnych innych mądrości. Słyszałeś to? Słyszę jedynie ciebie chodzącego tam i z powrotem. To Altivo. Chodzi po pokładzie. Koń bojowy Corteza. Hej, Altivo, tutaj malutki. Może on mógłby nam pomóc wydostać się z tym. A jak u diabła miałby to zrobić? Mógłby zrzucić klucze. Wiesz, Tulio, może to nie jest twój najgłupszy pomysł, ale niewiele mu do tego brakuje. Zostaw to! To nasz obiad i kolacja! Powinno nam starczyć do jutra. Zaufaj mi. Czuję, że przychodzi mi do głowy pewien plan. Łatwe. Hej, Altivo. Altivo, tu malutki. Mam śliczne jabłko, Altivo, chcesz je? No, malutki, podaj mi klucze. I ty mnie nazywasz optymistą. Tutaj, malutki, tu jest jabłko. Nie mogę uwierzyć, że to zrobiłeś. Zaufaj mi, Miguel. Ha! Mówiłem ci, że się uda, Miguel! Miguel? Muszę przyznać, że nie myślałem o bosaku, kiedy dałem Altivo jabłko. Ten koń twardo walczy o swoje. Ta drabina ze sznura to chyba najlepsza okazja na wydostanie się stąd.
gdybym mógł sięgnąć do tych ciastek. Mam je! Przestań kraść moje ciastka, Józefino. Chcesz skończyć jak ja? Znowu zasnął, ale teraz znam imię małpy. Psst. Hej! Józefino! Józefino! Tu, malutka. Dobra dziewczynka, Józefina. Chcesz zagrać w grę? Dobrze. Zasady są takie. Zaczepiasz klucze na końcu bosaka. Tu, Józefino, mam śliczne, chrupiące ciasteczko. Tak naprawdę smakują jak upieczony na słońcu gnój, ale małpie może posmakuje, kto wie. Dostaniesz jedno, jak przyniesiesz mi czerwony klucz. Dobrze chociaż raz widzieć Miguela na właściwym miejscu. Przynajmniej będę miał miękkie lądowanie, jeśli spadnę. Zamknięte. To jedna z tych rzeczy, którą zrobiłby Miguel. Ten klucz pasuje. Muszę mieć jeszcze jeden klucz. Jeśli spadnę, będę miał miękkie lądowisko na Miguelu. Józefino! Przynieś niebieski, a dostaniesz ciastko.